Po raz trzeci możemy spotkać się, by podsumować efekty działań programu, którego jestem współautorem, Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Drugim autorem tego programu jest mój kolega, dr Jarosław Klimczak. Zapraszam cię tutaj, Jarku. Również socjolog sportu. To właśnie z doktorem Klimczakiem 4 lata temu postanowiliśmy, że stworzymy program bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci. Po to, by sport był rzeczywiście powszechny i jak najszerzej dostępny dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych, ze szkół gimnazjalnych, ze szkół ponadgimnazjalnych. I nasze marzenie się ziściło. Po przeprowadzeniu programu pilotażowego w województwie warmińsko-mazurskim okazało się, że środki unijne, po które sięgnęliśmy, mogą być także spożytkowane w innych województwach w Polsce. I dlatego dzisiaj mamy na ten program przeznaczonych 61 milionów złotych. I dlatego dzisiaj wzięło w nim udział już kilkadziesiąt tysięcy dzieciaków. Naszą ogromną radością jest także to, że ten program jest programem międzyresortowym. Gdyby nie był programem międzyresortowym, na pewno nie można byłoby zrealizować tych wszystkich celów. Oczywiście nieoceniona i absolutnie podstawowa jest tutaj rola ministra sportu, ale także pozostałych ministerstw, ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości, kiedy rok temu przystąpiło do tego programu, sprawiło nam niezwykłą radość i było to też kolejne nowe wyzwanie dla niego. Ponieważ dzięki właśnie przystąpieniu Ministerstwa Sprawiedliwości, tym programem zostały objęte wszystkie domy poprawcze w Polsce. Była prowadzona rywalizacja sportowa. W listopadzie Kajetan Broniewski, nasz olimpijczyk, objechał prawie wszystkie zakłady poprawcze i zrealizował tam właśnie finał rywalizacji sportowej na ergometrach. To, w jaki sposób reaguje młodzież w domach poprawczych na tę rywalizację, na ten program, na imprezę, którą zrealizowaliśmy w czerwcu tego roku na Agrykoli, to jest naprawdę moja wielka radość i jedna z największej satysfakcji, jaką mogłam doznać w moim życiu zawodowym, będąc od 5 lat posłem. Wystarczy powiedzieć, że jeden z wychowanków, który miał wyjść do własnego domu w piątek, powiedział, że bardzo prosi o to, żeby przesunięto tę datę o tydzień później, ponieważ chce być dzisiaj z nami, chce wziąć udział w rywalizacji sportowej w PKOL-u, bo dzisiaj właśnie młodzież, ta najlepsza, wyłoniona przez te wszystkie miesiące, wzięła udział w finale w Polskim Komitecie Olimpijskim i oni dzisiaj tu do nas przyjadą i ci najlepsi otrzymają nagrody i myślę, że wielu z nich w przyszłości zostanie mistrzami sportu, może animatorami, może trenerami, ale ogromnie serce rośnie, kiedy widać, jak ci młodzi ludzie zaczynają odkrywać w sobie dotychczas chyba nieodkryte pasje. Proszę Państwa, pani poseł Beata Bublewicz powiedziała już tak wiele o tym programie, ale podkreśliła i to jest to, co ja, za co ja chcę podziękować. Za to po pierwsze, że przypomniano w pewnym sensie sobie o tym, że w Polsce są takie miejsca, gdzie no nie zawsze młodzież jest najbardziej spokojna, ale jednocześnie to są miejsca normalne, tam się życie toczy i trzeba tym młodym ludziom stwarzać jak najbardziej prawidłowe warunki do rozwoju i jednym z elementów tego działania to jest sport. Na pewno impreza, spotkanie młodzieży z domów poprawczych, z zakładów poprawczych i młodzieży ze szkół na Agrykoli to było bardzo ważne dla tych młodych ludzi spotkanie, takie, które pozwoliło im wejść w ten świat taki codzienny i chyba potem, jak wszedł pan Kajetan Broniewski, powiedział: ćwiczcie dalej, trenujcie, tak? I przyjedziecie dzisiaj do Warszawy i będziecie rywalizować tak jak na olimpiadzie, krótko mówiąc, a więc o te najwyższe miejsca, o to, kto jest lepszy, no to już nie było żadnych wątpliwości. Oni do tego stanęli, a jak się okazuje, są wśród nich ludzie bardzo zdolni i ambitni. My chcemy im pomagać w tym jako ministerstwo. Dziękuję ministrowi sportu i wszystkim ministerstwom za to, że mogli ten program międzyresortowy pozwala na, również na wprowadzanie urządzeń sportowych do naszych placówek, bo one zawsze wymagają wsparcia. A jednocześnie chcę powiedzieć o tym, że na przykład w jednej z placówek w Pszczynie 25 lat funkcjonuje klub sportowy uczniowski i te kluby się rozwijają, rodzą się cały czas i będą się chyba dalej tworzyły po to, żeby właśnie młodzi ludzie w ramach szkół, które działają w tych ośrodkach, mogli
działać. I jeszcze raz tylko mogę powiedzieć jedno, że minister sprawiedliwości tak jak włączył się w to, tak się nigdy z tego nie wyłączy i będzie zawsze tym, który będzie wspierał i szukał wsparcia u innych. Dziękuję.